Cześć, witam Was na Izbie Otrzeźwień. W tym odcinku pomówimy sobie o piwach, na które zwrócę uwagę na targach. Przygotowałem taką listę Piotera. Lista dla tych, których nie było na wczorajszym live'ie. Może będziecie mogli to nadrobić, uporządkować sobie najważniejsze informacje. Tak w ogóle to dobiliśmy do 100 subów, więc proszę o subskrypcję, żeby to się umocniło, bo będziemy robili odcinek jubileuszowy live właściwie. I nakręcę specjalny odcinek, w którym będziecie mogli napisać mi swoje pomysły, co bym mógł na takim live zrobić, czy co bym mógł na takim live wypić. Parę pomysłów mam, opowiem o tym, ale to już w innym odcinku i już po targach. A więc przechodzimy do listy. Zawiera ona 20 piwa z 20 browarów, a piw jest 37. Oczywiście to nie jest tak, że muszę te wszystkie piwa wypić czy spróbować. Zobaczymy na miejscu, jakie będą ceny i tak dalej, w jakiej będę kondycji, bo troszeczkę się pochorowałem w tym tygodniu. Cały poniedziałek i wtorek przeleżałem praktycznie w łóżku, więc ale już jest na szczęście lepiej. Już jestem praktycznie zdrowy. Jeszcze trochę mi katar został, ale nie jest źle. Więc tak jak mówiłem już wcześniej, prawdopodobnie więcej piw przywiozę niż wypiję. Także będą na odcinkach, będzie też głosowanie na te piwa. Także będziecie mogli zdecydować, które piwa testujemy na odcinkach. Więc przechodzimy do listy. Nie ma niestety jeszcze pełnej oficjalnej listy piw dostępnych na festiwalu, więc ta lista jest powiedzmy w takich 90% pewna, w sensie tego, że te piwa będą dostępne na festiwalu. Brakuje nam jeszcze informacji z zakładowego, z Łańcuta, bodajże z pracowni piwa. Z tych trzech browarów nie mamy jeszcze informacji, jakie piwa będą dostępne od nich na targach. Ale myślę, że to się nie zmieni raczej z tej listy. No, myślę, że maksymalnie 2-3 piwa będą. Może coś przybędzie, no zobaczymy jeszcze. Okaże się na targach też w Praniu. Mianowicie tegoroczna edycja Lubelskich Targów Pilnych szykuje się bardzo ciekawie. Z racji tego, że będzie kilku debiutantów, kilka browarów, których nie było w Lublinie i w ogóle nie są dostępne w naszym regionie, piwa z tych browarów. Więc to mnie bardzo ciekawi i myślę, że sporo uwagi właśnie debiutantom poświęcę. A także będą browary z zagranicy. Lerwick z Norwegii, czy Brasserie Dunham z Kanady. Będzie też browar Kabinet z Serbii i Behret, jeżeli się nie pomyliłem, ze Słowacji. No dobrze, więc rozpoczynamy moją listę piw, na które ja osobiście zwrócę uwagę na targach i uważam, że warto się im przyjrzeć. A więc browar numer 1 to browar The Gerecz Monks i jest to piwo Wise Guy, jest to żytnia IPA. Tutaj mam listę, jeszcze pokażę. Lista jest dwustronna, także trochę tych piw jest. Więc pierwszy browar to jest browar The Gerecz Monks, Wise Guy, żytnia IPA. Drugi browar to jest także debiutant, browar cztery ściany i tutaj wybrałem trzy piwa. Flaming, jest to Forest Fruit Sour Ale, Camper w lesie West Coast IPA z igłami plus owocami leśnymi, czyli to co lubię, w to mi graj, lubię posmaki leśne i igieł, więc jak najbardziej może być ciekawe to piwo. I tutaj trzecie piwo to jest Yama, jest to Wheat Black IPA. Nie piłem jeszcze żadnego piwa w tym stylu, więc jestem mega ciekawy, jak będzie smakowało, jak to wszystko wyjdzie. I mamy tutaj trzeciego debiutanta, jest to browar Lasowiak, browar, który powstał chyba niedawno, niecały rok temu nawet chyba, ale nie jestem tego w 100% pewien, z tego co kojarzę chyba w kwietniu, ale nie wiem czy tego, czy jeszcze zeszłego roku. Dopytam chłopaków, jak będę na targach. I tutaj mamy dwa piwa. Jest to Miglans pszeniczne z brzoskwinią. Także może być ciekawe. Lubię brzoskwinie, więc połączenie z pszenicą. No, jestem mega ciekawy, jak to wyjdzie. Drugie piwo z browaru Lasowiak to piwo Krawaciarz. Jest to Earl Grey IPA. Lubię dodatki herbaty, wypiję Earl Greya i innych herbat, więc jak najbardziej ta pozycja mnie zachęca.
aby spróbować, zobaczyć, jak to będzie wyglądało w interpretacji browaru Lasowiak. No i przechodzimy do stałych bywalców targów. Browar numer 4 na mojej liście. Jest to browar Łańcut. I pierwsze z ich piw, które będę chciał spróbować, jest to piwo Idzie Zima. Jest to piwo świąteczne. Drugie piwo to piwo Szwager i jest to Double IPA. Więc tak można powiedzieć klasycznie tutaj w tym przypadku. Browar numer 5 jest to browar Artezan i pierwsze z ich piw to jest piwo Cymbo Pogoń, pszeniczne z trawą cytrynową. Co do trawy cytrynowej, to lubię ją w zależności od jej intensywności w piwie. Jak jest za intensywna, to przeszkadza mi, ale jak jest taka wyważona i stonowana, to nawet ją lubię. Nie drażni mnie, więc myślę, że to piwo wezmę pod uwagę, jeżeli chodzi o te piwa, które chcę spróbować. I drugim piwem z artezana, które chcę spróbować i które kiedyś piłem i było zawaliste, jest to preparat. A jest to styl wędzone barley wine. Jestem ciekaw, czy się nie pogorszyło, czy smakuje tak samo. Także na pewno chętnie spróbuję tego piwa. Browar numer 6. Browar Nepomucen. I tutaj klasycznie Forest IPA. Uwielbiam to piwo. Jest to taki klasyk dla mnie. A jak ostatnio zauważam, niestety z tymi klasykami bywa różnie i się pogarszają, dlatego będę chciał sprawdzić, czy Forest IPA nadal trzyma formę, tym bardziej, że zmieniła się etykietka i już jakiś czas nie piłem tego piwa. Drugim piwem z Nepomucenia jest piwo Shadow. Jest to Irish Extra Stout. Jest to stout, w którym użyto drożdży irlandzkich, więc jestem ciekaw, jakie posmaki mogą dawać te drożdże. Zobaczymy. Trzecią pozycją z Nepomucena jest Forest Barrel Aged, czyli prawdopodobnie Forest IPA Barrel Aged. Też może być ciekawe. A może to jest Dark Forest? Trudno mi powiedzieć. Było napisane tylko Forest Barrel Aged, więc zobaczymy, co to za piwko. I piwo numer 4 z Nepomucena jest to Echo Imperial Baltic Porter. To już tutaj cięższe piwa, których będę szukał do piwnicy, należak na pewno tradycyjnie. Browar numer 7 jest to browar Pinta i piwo Dożynki. Jest to multigrain ale chyba? Nie, jest to multigrain wine. Piwo, o którym niestety są złe opinie na polskim krafcie, ale ja chciałbym go spróbować i wyrobić sobie swoje zdanie na temat tego piwa. Bodajże składa się ono z czterech rodzajów zbóż, więc może być ciekawie także. Browar numer 8, Piwne Podziemie. Death is not final. Riz z kawą i wanilią, więc jak najbardziej tutaj moje smaki, wanilia, riz, więc zachęca mnie to do spróbowania. Browar numer 9, Chaupiv. Klasyka z tego browaru, znaczy się piwo, które lubiłem kiedyś pić i było super, Kociamber, jest to Kiwi Apa. Smak, no powiem Wam, jak na apę niespodziewany, bo czuć było takie mleko, posmaki mleczne, takie bym powiedział mleko z kiwi. I to było super, to mi smakowało. Piłem później Kociambera jakoś 2 lata później, na którymś meczu, chyba na meczu Euro, Polski z Portugalią w ćwierćfinale. I już niestety był dużo gorszy. Jestem ciekaw, jak smakuje teraz, czy się coś polepszyło. W tamtym roku miałem go spróbować, ale jakoś nie wyszło mi i nie spróbowałem go, więc myślę, że w tym roku będę chciał na pewno to nadrobić. I piwo numer 2 z Chaupiv jest to Barley Wine leżakowana w szkockiej whisky. Także też ciekawa pozycja, godna zwrócenia uwagi. Browar numer 10, browar Dukla i Miss Lata. Tutaj nie wiem, bo także z browaru Dukla nie mamy informacji, czy to piwo będzie, ale jeżeli będzie, będę chciał go spróbować. Jest to piwo w stylu Summer Ale. Browar numer 12, Profesja. I tutaj piwo na pierwszym miejscu, piwo Szabrownik. Jest to piwo w stylu Graf, czyli połączenie piwa z cydrem, z sokiem jabłkowym, więc może być to coś ciekawego, jeszcze nie piłem takiego piwa, więc będzie to dla mnie coś nowego. Piwo numer 2 to piwo Latarnik, czyli Dry Stout.
Browar numer 13 to browar Raduga i tutaj Foxy Red, Rooibos Tipa. Swoją drogą na którymś z forów ktoś pytał o piwa z Rooibosem, więc jak najbardziej na targach jest tutaj taka pozycja, której można spróbować. Także myślę, że dla tych, którzy lubią Rooibos, jest to pozycja godna uwagi. Ja piłem Mad Drivera z Rooibosem i smakował mi bardzo, więc myślę, że tu też może być dosyć smacznie. Browar numer 14, browar Golem i piwo Gehenna, whisky extra stout. Słyszałem, że srogie, słyszałem, że mocno czuć whisky, ale jakoś mi się nie złożyło nigdy tego piwa spróbować, więc teraz będzie do tego okazja. I drugie piwo z browaru Golem jest to Moloch, czyli British Strong Ale. Lubię brytyjskie piwa, lubię brytyjskie style, więc jak najbardziej myślę, że tutaj będę chciał tego piwa spróbować, troszeczkę pójść właśnie w smaki brytyjskie może na targach piwnych. I browar numer 15, Brokreacja, to są bardzo ciekawe piwa, właściwie dwa bliźniacze można powiedzieć. Tea Waking, jest to Iced Tea Ale i ono jest bodajże z chininą, z laktozą i z miętą, więc takie dosyć niespodziewane składniki, można powiedzieć. I drugie właśnie bliźniacze piwo to jest Espressonic, jest to Tonic Coffee Stout i tutaj też jest właśnie zest z cytryn, jest laktoza na pewno i jeszcze jakieś dwa składniki, także te piwa mogą być ciekawe, mogą to być takie jedne z piw festiwalu, jedne z ciekawszych piw na festiwalu. No jestem ciekaw, jak właśnie się zaprezentują te piwka, zobaczymy. Browar numer 16 jest to browar Harpagan i tutaj Powa Poprycha, czyli Imperial IPA, którego nie piłem i mam ochotę spróbować tego piwa. Drugie z piw to ezoteryczne szuwary Cherry Baltic Porter, podobno sztos. Długo utrzymywał wysokie oceny na polskim krafcie i nadal utrzymuje. Wcześniej miał cały czas 4,9 gwiazdki na 5, teraz spadł na 4,5, ale podobno sztos, więc chętnie spróbuję tego piwa. I tutaj premiera z browaru Harpagan Collective Rozkoszy, jest to Imperial Black IPA, też godna zastanowienia się pozycja. Ostatni polski browar na mojej liście to jest Widawa i tu jest piwo Pan Nelson, jest to Hoppy Pils oraz Imperial White Black Keys Wild Rice Bourbon Barrel Aged. Więc tutaj piwo takie, powiedzmy, do piwnicy na leżak, może na odcinek zobaczymy. Zaczynamy teraz, przechodzimy do browarów zagranicznych właściwie i naszą listę browarów zagranicznych otwiera browar Brasseries Dunham. I pierwsze piwo, którego będę chciał spróbować, to jest Cyclops IPA Galaxy and Ella. Drugim piwem jest Mroczny Pan, jakże polska nazwa. Oczywiście, jeżeli chodzi o te piwa zagraniczne, zobaczymy, jakie będą ceny, bo jeżeli będą zaporowe, jakieś na przykład 3 dychy za pojemność 0,3, no to chyba się nie skuszę jednak, ale jeżeli będą przystępne, myślę, że coś spróbuję. Browar numer 2 i zarazem przedostatni browar na liście to browar Lervik z Norwegii. I tutaj Toast Maple Stout będę chciał spróbować. I Test Tasty Juice New England IPA. Trochę się zawiodłem, bo na kranach nie będzie jakiejś takiej typowej IPY, tylko właśnie jakieś New Englandy, stouty i tak dalej. Jeszcze jednym piwem, które mogę wam polecić, jest to piwo Free Bean Stout, podobno sztos, więc warto na nie zwrócić uwagę. Ja osobiście nie wiem, czy go spróbuję, to się jeszcze okaże w praniu. I browar ostatni z zagranicznych i ostatni na liście to jest browar Kabinet z Serbii i 02 Kolaboracja Carmel Stout. I z tego, co się zdążyłem zorientować, jest to prawdopodobnie kooperacja z browarem zakładowym, więc może być ciekawie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moją listę. Oczywiście to nie jest tak, że ja muszę każdego piwa spróbować z tej listy, czy każdego wypić. Zobaczymy, jak to będzie cenowo wszystko wyglądało i jak będę kondycyjnie, więc to wszystko zweryfikuję. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że może w czymś Wam ten odcinek pomógł, może coś Wam usystematyzował. Oczywiście jest jeszcze dużo więcej piw, na które warto zwrócić uwagę, ale po prostu nie ująłem ich w tej liście, ponieważ piłem te piwa i stwierdziłem, że
I one były dobre, ale stwierdziłem, że po prostu chciałem spróbować czegoś nowego, więc tutaj szedłem po takich nowościach, których nie próbowałem przeważnie, aczkolwiek są piwa, do których warto wrócić. Także to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia na targach. Cześć.